Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Rozwiązaliśmy mały problem Tak, pewnych tak się stanie. przemytników. Zupełnie przypadkiem. Niestety niedługo oni stąd znikną, więc będziemy musieli... Musieliśmy zrobić jak najszybciej zakupy. I tutaj miałem... Co ja kupię? Tak, to jest to, co mnie obchodziło, czyli okulary identyfikacji. Tego się nigdzie nie zakłada, to się po prostu używa. Odciążymy trochę naszego maga dzięki temu. To jest moim Toż zadaniem. To on zawsze się tym zajmuje. To za zrobione. Ale chciałem iść zupełnie gdzie Przed indziej. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Trafiliśmy tutaj... Na honor! Przypadkiem? What the fuck, co to za bug? Tak, to jest moim zadaniem. O. Na okay. honor! Bywa, bywa. Chciałem wejść tu, tylko nie wiem jak. Muszę wejść chyba górą. Straszna misja. Czy może dałem się uda? Tutaj są jakieś drzwi. Chodźmy tędy, spróbujemy. Wydawało ci się, że twoi przemytnicy sprzedadzą ukradzione nam ekwipunek i ujdzie im to płaze, Mesamonie. A może powinniśmy nazwać cię Sejmonem? Znamy twoją reputację, Sejmonie Havarianie. O ty, łajzo. Nie róbmy nic pośpiesznie, panowie. Jak wiecie, nie mogłem być zamieszany w tę sprawę, gdyż powróciłem do Amketran dopiero niedawno. Oszczędź sobie tego, szczwany lisie. Wiemy, że to dla ciebie pracują wszyscy przemytnicy w Amketran, więc to ty ponosisz za to winę. On ponosi za wszystko winę. Czekaliśmy na ciebie. Oddaj nasze rzeczy, albo poderżniemy ci twoje kłamliwe gardło. No cóż, oczywiście mógł... Niech mi sól wyżre oczy. Patrzcie, kto nadchodzi. Znajoma twarz z mojej przeszłości. Ja bym się nie cieszył na twoim miejscu. Nie. Widzę, że w końcu ktoś przyłapał cię na oszustwa. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Zważywszy na sytuację, w jakiej się znalazł, chyba pomożesz mi rozwiązać spór z tymi nerwowymi dżentelmenami. Jesteś przyjacielem tego dwulicowego szczura? Przyjaciel to zbyt wielkie słowo. Ciebie to nie dotyczy. To sprawa między nami a Sejmonem. Ale teraz mogę łatwo zakończyć naszą dyskusję. Krwawy Joe, oddaj tym miłym panom to, co sprzedałem ci wczoraj. To tobie sprzedał nasze rzeczy? Oczywiście, że nie. Simon kłamie. Krwawy Joe, nie utrudniaj. Przecież widzimy, że masz przy sobie rzeczy, które nie należą do ciebie. Rzeczywiście, ta broń wygląda mi znajomo. Hola, te buty są kubek w kubek, jak te, które mi ukradli. To nasze rzeczy. Simon robi z was idiotów. Przypuszczam, że Krwawy Joe nie będzie współpracował. Obawiam się, że to zakończy się przemocą. A więc szukasz guza? Proszę bardzo. Co za kretyni. My cię oduczymy złodziejstwa. To chyba nie mnie. Przykro mi, Krwawy Joe, ale obawiam się, że jesteście zdani na siebie. I uciekł. Nie ugnę się Kret. Przed tobą. Znaczy oni są głupi jak but. Boże, ale ty jesteś słaby, człowieku. Tak? W ogóle ta z maczugą przybiegła. Chych. Tak? Co jest moim zadaniem? O, kulczuga. Okej. Ruszam na twoje wezwanie. Kurde, nie wiem, mam jakiś... Lubię go tak trochę, w sumie, tego Anomena. On jest taki trochę irytujący, ale go w sumie lubię. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Kolczuga plus 3, oczywiście. Nie przyda nam się. Jest irytujący, ale na swój sposób sympatyczny, jak się tak zastanowić. Słuchaj. Wylecz się. Dobrze, że masz dużo leczenia. To jest przydatne. Twoja cecha.
Chcemy dojść w końcu do sklepu. Za honor. Świetnie. Czy nam się to uda w tym odcinku? Co jest? Znowu. Kiedyś twój klasztor opiekował się tym miastem, ale teraz, kiedy rządzi Baltazar, już się nami nie przejmujecie. Ludzie przymierają głodem, a twój mistrz nie robi nic, żeby im pomóc. Baltazar zajmuje się ważniejszymi sprawami, starcze. Aha, zbiera najemników i czarodziejów do armii, ale czy to jest ważniejsze niż zapewnienie jadła dla głodujących dzieci? Nie masz pojęcia o sprawach, w które zaangażowany jest klasztor. Wracaj do swoich modlitw i zostaw mnie w spokoju. Nie, to zbyt ważne. W imieniu Łokin żądam widzenia z Baltazarem. Ktoś musi mu uświadomić, jak szalone są jego czyny. Nie możesz niczego żądać ode mnie, ani od klasztoru. Baltazara nic nie obchodzi to żałosne miasto. Idź i błagaj swoją martwą boginię, żeby nakarmiła tych ludzi. Boże, jak można być nazywać się mnichem i tak gadać? Luźnierca, nie będę dłużej wspierał tyranii twojego klasztoru. Ośmielasz się mnie atakować, starcze. Zginiesz szybko, ale wcześniej poznasz, co to ból. Chętnie zobaczę. Kurde, zanim stary zaczarujesz, to on cię zabije. Kurde, nie miał przy nim szans. Szkoda. Dębinowy pierścień. Skoro już tu jestem. Aha. Ogólnie nic wartego uwagi na ten moment. Pewnie można coś z tego stworzyć później. A więc kontynuujemy naszą podróż do kuźni. Czy tam na pewno da się wejść tędy? Teraz przypominam, dlaczego podróżowanie z tobą było zawsze takie fajne. Faktycznie. Tak, mam nadzieję, że będzie warto. Okej, tu chyba nic nie ma. Kim jesteś? Co jest moim zadaniem? Tak, chcę was obrabować. Skąd wiedziałeś? W ogóle to jest jakiś dom? Obawiam się, że żeby wejść faktycznie do tej pieprzonej kuźni kiedyś, trzeba faktycznie wejść na górę najpierw. Tak się stanie. Uważaj to za zrobione. Ha, dobry to dzień na podróż, aż chciałoby się stoczyć jakąś bitwę. Faktycznie. Czy ktoś mi powie, jak mam tam wejść naprawdę? Próbujemy im dać się... Znacznik? Może coś znajdą w sumie? Ale wątpię. Mocno. Toż to moja nieudolność wręcz jest. Można by powiedzieć. Tędy trzeba. Nie, tędy się nie da przejść. By to jasny szlak, naprawdę. Naprawdę nie wiem, jak mam to zrobić, ale to jest głupie, co nie? Przejście w tawernie może nie będzie raczej przejścia. Wiem, że to wygląda nie najlepiej. Ale naprawdę nie wiem, jak tam wejść. Dobra, to zajmiemy się czymś innym. Do klasztoru chyba nie wejdę. Tędy bym i tak nie przeszedł. Musi być jakieś inne wyjście. Jeszcze zerknę tutaj. Dlatego właśnie tutaj wszedłem, bo byłem pewien, że tutaj będzie jakieś wejście. Na górę. Czyli jednak to prawda? Obawiam się, że nie. Dobra, ci już sobie poszli. Zobaczymy, czy coś po sobie zostawili. Potem ruszę chyba do świątyni Łukin na razie. Zrozumiano. Leczenie zawsze spoko. Szukamy dalej.
O! Przysłanie hakera Sara. O! Na honor! Uważaj to za zrobione. Dobra. Chyba tutaj nic już ciekawego nas nie spotka. Co to za jaskinia jeszcze tam? Jedna jaskinia umarłych chyba to się nazywa. Zrobię co w mojej mocy. Dobra, najpierw pójdziemy do świątyni. Do klasztoru raczej na razie nie wejdę. Byłem w jaskini przemytników. W tawernie. A więc do świątyni. Co to za pastu? O, proszę. Minotaur atakuje miasto. Oni sobie ćwiczą chyba, on przyzywa. Tak. Okej. Ćwiczcie sobie. No hej. Wezmę się za to. Cię z otwartymi ramionami. Szukam kobiety o imieniu Melisana. Ach, Melisana znam ją, ale już od jakiegoś czasu nie udało mi się jej spotkać. Kiedyś bywała tu dość często. Często przychodziła w gościnę do Baltazara i jego mnichów. Prawdę mówiąc, to niektórzy właśnie Melisanę obwiniają za to, że naszą mieścinę nękają przeciwności losu. Tu i ówdzie można usłyszeć, że to ona namówiła Baltazara, żeby się od nas odwrócił, a zajął się czymś innym. Ale według mnie za wszystko, co się stało w klasztorze, jest odpowiedzialny sam Baltazar. To on podejmuje decyzję, a nie Melisana. Co masz do zaoferowania? Miksturę? Okej, okay, w tej świątyni nic ciekawego. Dobra, wiecie co zrobimy w takim razie? Idziemy stąd. Nie wiem, jak mam tam wejść na górę. Obawiam się. A więc Enklawa Sendai czy kryjówka Bazigala? Enklawa Sendai. Niech zacznie się zabawa. Drwal. Okej. Okay. Dwa topory, spoko. Po co tym razem? To własność prywatna, co tu robisz? Szukam pomiotu Bala imieniem Sendai. Pomiot Bala? Pierwsze słyszę, ale gdy pracowałem nad rzeką na północnym wyrębie opału, widziałem chyba jakiś elfich dziwolągów. Ale mogło mi się zdawać, dotąd nie widziałem czarnoskórych elfów, zresztą po chwili gdzieś zniknęli. Czyżby droły? Normalnie nie lubię, jak mi się obcy szwędają po lesie, ale jak chcesz sprawdzić to miejsce, to zasuwaj. Szukaj drewnianych wozów na południowo-zachodniej stronie. Dzięki, idę sprawdzić twoją historię. Południowo-zachodnie. Trochę ciemno, co? To jest mój na honor zrobione. Oj, nie widzę nic. Co to za dźwięki? Wiewiórka? Chyba nie. Mała lokacja oczywiście. Tak jak większość w dodatku. Cóż za okropne dźwięki. Tu się nocą dzieją. O. Ślady jakiejś bitwy. W pobliżu leżą cuchnące kubki czegoś, co może, ale niekoniecznie były ludzkimi szczątkami. Wygląda na to, że kogoś tutaj zamordowano. Droły.
O kurde. Co za ekipa. Starszy umbrowych kolosów razy dwa, dwa droły i matka Ula. Niedobrze. Jak sobie życzysz? Nie, ty zaatakuj tego. Ty zaatakuj tego. Będę się starała ze wszystkich sił. Pieprzona. Droły. Tylko powiedz. Mów. Przyzwiesz przyjaciela może, co? Albo palec śmierci rzuć na matkę Ula, zobaczymy, czy się uda. Wystarczająco dobrze. A ty, kolego... Nie wiem, co mógłbyś zrobić. Jesteś za słaby, ewidentnie. Rozproszenie magii od razu rzuć, bo to będzie gruba akcja. Dosyć szybko rzuciła to. Jednak nie zadziałało, niestety. Co jest moim zadaniem? Okej. Okay. Średnie obrażenie. Średnie obrażenie. Kurde, oszaleli mi mojego gostka. Drow tylko lekkie, to niedobrze. Matkę Ula trzeba szybko zgnoić. Co mogę zrobić? Okej. Okay. Kurde, bezużyteczna. Jestem chętna i gotowa. Przywołaj przyjaciela szybko. Pomożemy może tutaj na razie. Dobra, odmuliło go ekstra na pisie. Szkoda, że nie wypaliło. Coś się stało? Może mi się uda go unieruchomić, ale wątpię. Ty jeszcze się z nim bijesz na skraju śmierci, dobra. Stoję pośród krawca. Dobra, ty już. Na twój rozkaz. Okej. Potrzebujesz czegoś? Okej, ono, ten obserwator bije mi moją dziewczynę, więc trzeba szybko osłonę zafundować. Daj mi jakąś wskazówkę. No i wszyscy też. Pięknie. No. Matka Ula. Nie najłatwiejszy przeciwnik. Pozbawienie magii chyba ma na sobie. No, nie szkodzi. Zaraz mu przejdzie. Ruszam na twoje wezwanie. Trochę długo to rzuca. Nasza półelfka trochę szybciej. Elfy kolczugi. Zidentyfikuję sobie jeszcze. Może się okaże, że lepsza niż to, co mamy. Chyba klasa pancerza 4. O, nie ma o czym gadać. Co jest okay. Zadaniem? No to co? Co dalej?
skorośmy ich pobili. Chyba można powiedzieć Drwalowi, co się stało, bo o to chodzi. Może on coś będzie wiedział więcej i nam powie wtedy, gdzie powinniśmy się udać. Słuchaj, no. Czekam, już tam jestem. O co tym razem chodzi? Znalazłem drołów, ale nie było wśród nich Sendai. Drołów to tak zwą tych czarnych elfów. Brzmi paskudnie. Powiedziałem ci, gdzie ich szukać. Pochodź tam, to może znajdziesz więcej tych paskudziarzy. Gdy modliłem się nad grobem żony na północ, stąd słyszałem dziwne głosy. Wydawało mi się, że ktoś mówi tuż za moimi plecami, ale kiedyś odwróciłem, nikogo nie było. Pójdę na mogiłę się rozejrzeć. Na honor, tak się stanie. Okej, więc tam pewnie będzie kolejna bitwa. Ciekawe. Gdzież ta mogiła jest? Jest. Aha. Coś jest nie tak z tymi grobami. Wyglądają... Znaczy tak, wykopano je niedawno, ale są tak zrobione, jakby miały, jakby, są tak zrobione, żeby wyglądały, jak są starsze, no. Jezus. Okej, pełno drołów i dwa gauty, to mi się troszkę nie podoba. Będę się starała ze wszystkich sił. Co mogę zrobić? Tak? Może jakieś obszarowe? Albo przyzwę przyjaciela. Czas ruszać. Wyładowanie łańcuchowe. To znacznie bardziej ekscytujące niż jakikolwiek cyrk. To jest moim zadaniem. Do walki! Dobra, droły padają dosyć szybko, jest ok. Aha, oni padli. Stracili przytomność czy coś. Pięknie. Ekstra. A nie było tak źle. Zwyciężę. Tak? No i git. Robię co w mojej mocy. Coś jeszcze? Antidotum, nie? No to wezmę antidotum. Nigdy nie wiadomo. Kusza jakaś. Nie potrzebujemy. No dobra, to znowu trzeba iść do Drwala. Pewnie powie nam coś ciekawego. Coś przed nami jeszcze ukrywasz? Tak, skoro trzeba to zrobić. Dobra. Porozmawiam. Wciąż żyjesz? Ba, moi podwładni są żałośni i słabi. Sendai tak kazałaby ich zabić. Dobra, dokończy ich dzieła, o ty skurwielu. Co jest moim zadaniem? Już nie dasz rady całej ekipie. Aha, mam kumpli. Ja? Potrzebujesz czego? O skurwysyny. Leć odwracać uwagę. Będę się starała ze wszystkich. O ja pierdolę. Zostaw ją. Co mogę zrobić? Na honor! Jestem chętna i gotowa. Fito, kurwa mać. Tak? To jest moim zadaniem. Na honor! Nie dożyjesz następnego dnia. Jakikolwiek cyrk. No tego się nie spodziewałem. O co chodzi? Przyznaję się. Zwyciężę. Na honor!
Potrzebuję. Jestem szybszą niż Tiktika, szybko łapy. Co jest? Aha. Trucizna. Daj mi jakąś wskazówkę. Tak? Co jest moim zadaniem? Tak? Potrzebuję pomocy. Na honor. Tak? Co jest moim zadaniem? Czekam. Prawdziwe widzenie. Będę się starała ze wszystkich sił. Na honor. Tak? Na twój dział. Okej. Wyłomik. Wersja lepsza. Fuck, unieruchomili ją. Zginie od trucizny. Pomocy. Co jest moim zadaniem? O, już jej przeszła trucizna, dobra. Na honor. Fuck, wystraszyli tych durni. Do walki i zwycięstwa! Zwycięża. Nie ugnę się przed tobą. Tak. Zwycięża. Obrywa. Tak? Co jest moim zadaniem? Możesz jakiś wyłom na niego rzucić, coś? Kurde, ten debil też zginął. Zwycięża. Na honor! Zginął, dobra. Jeszcze drow wojownik gdzieś jest. O kurde, cała ekipa się namnożyła. Oj, kiepska sprawa. Daj mi jakąś wskazówkę. Co jest moim zadaniem? Zwycięża. Gonią mi moją elfkę kochaną. Na honor! Dobra. Załatwmy to szybko i boleśnie. Moje zaklęcie zostało przerwane. Czemu? Zginiesz z mojej ręki! Tak? Co jest moim zadaniem? Zwyciężę. Na honor! Dobrze. O. Iluzja została rozproszona. W porządku. Tak? No, następny poziom. A no, men też dostał, mimo że nie żyje. W porządku. To teraz pozbieramy się do kupy. Daj znak swym mieczem, a uderzę na wroga. O co chodzi? Słyszę cię wystarczająco dobrze. Stoję pośród trawy. Tak? Okej, wszyscy są. Teraz trzeba się pozbierać do kupy. Tak, oczywiście. Kto tu zginął w ogóle? Nie ma. Jestem gotowa. Tak jest. A więc to, czego nie lubię w sumie, czyli zbieranie rzeczy po poległych towarzysza. Ale akurat ty nie miałaś za dużo. Okej. I ty, głupku. Bardzo dobrze. Nie to. Ładnie, ładnie. No i tak. Nie będę owijał bawełnę, moi drodzy.
Oczywiście udamy się do enklawy Sendai. Nie inaczej jak w następnym odcinku. Aby unicestwić pomiot Bala, który chce nas nabroić za mocno chyba, jak widać. Przyzwał sobie drołów na swoją stronę. Także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie i do następnego. Na razie.